Hej, witajcie w kolejnym odcinku z serii Stacje Metra. Dzisiaj nowość w Warszawie, czyli Brudnowski, odcinek drugiej linii metra, stacja Brudno i Kondratowicze. Znajdujemy się na początku na stacji Brudno, jest to ostatnia stacja drugiej linii metra i prawdopodobnie nie będzie już dalej stąd budowane nic, więc jesteśmy na ostatniej stacji metra. No i mam tutaj Brudno, nowe ściany. Stacja jest naprawdę bardzo fajna, widać, że jest nowa, ludzi nie ma jakoś dużo. Idziemy na ulicę Rembielińską i wam to pokażę. Wrócimy też metrem do stacji Kondratowicza. Stacje na pewno ułatwią życie mieszkańcom Brudna, ponieważ no tutaj zawsze było dosyć daleko, tymi tramwajami trzeba było jeździć. No a teraz sobie mają metro, można sobie zobaczyć. To jest właśnie najnowszy odcinek, jak na razie, na drugiej linii metra. Widzicie, mamy takie bramki, takie dosyć nowe, w fajnym stylu. Mamy bramki, wyjdźmy sobie, o, tak fajnie się rozsuwają. No, hol stacji jest mega surowy, widzicie, stacja Brudno. My sobie tutaj wyjdziemy, jesteśmy na holu. Nie wiem, czy wychodzimy na powierzchnię. Możemy wyjść. Ulica Rembielińska, więc sobie wejdźmy. Brudno. Więc sobie wyjdźmy na powierzchnię i wrócimy. Pojedziemy sobie, zrobimy przejażdżkę metrem stacji Kondratowicza. Mamy metrę Brudno, ulica Rembielińska. Chodźmy sobie tam. Tak po prostu. No i jesteśmy już na powierzchni, widzimy brudzieńskie bloki, widzimy tramwaje, mamy tramwaj, stoi na Brudnie. Jesteśmy już na powierzchni. Jak widzicie, tutaj mamy ulicę Rembielińską. No, taka główna ulica nawet na Brudnie, można powiedzieć. Tutaj mamy kościół, stację metra Brudno. Widzicie, tutaj tramwaje, linia 72. My już zaraz wrócimy na stację i pojedziemy metrem do drugiej stacji Kondratowicza. No i jesteśmy już na stacji Kondratowicza. Jest to druga stacja na Brudnie, jak widzicie, jest ona w takim odcieniu, no też podobna w sumie do stacji tamtej. No i idziemy już dalej. Stacja Kondratowicza tak wygląda, jest też bardzo ciekawa, w ogóle brudzieński odcinek jest ciekawy. Jest tutaj blisko, jesteśmy już Parku Brudnowskiego, Urząd Miasta, znaczy Urząd Dzielnicy Brudno, coś takiego. Więc sobie już pójdziemy i wychodzimy z metra. Ciekawe są te tutaj bramki na tym nowym odcinku. Widzicie, stacje się tak od siebie bardzo też nie różnią. Kondratowicza. Tak naprawdę nie wiem, którędy tutaj dojść do Parku Brudnowskiego. Chodźmy na intuicję, tędy po prostu i wyjdziemy już do parku. Widzicie? Stacja. I wychodzimy ze stacji Kondratowicza do Parku Brudnowskiego. Jak widzimy, jeszcze dalej roboty trwają, ale już mimo wszystko jesteśmy na tej stacji. Więc mamy tutaj stację Kondratowicza, jedna z nowszych stacji w Warszawie. Więc to by było na tyle. Zostawcie łapkę w górę. No i zasubskrybujcie kanał, żeby otrzymać powiadomienia o nowych filmach. Mam nadzieję, że prezentacja nowych stacji wam się podobała. I pa, pa.